Cześć moi mili i witam Was w kolejnym Pomyśle na karnawał. Cel tej serii jest taki, żeby pokazać Wam 6 szybkich i stosunkowo prostych pomysłów na charakteryzację na karnawał. Zamysł jest również taki, żeby były to charakteryzacje uniwersalne, takie, w które może się wcielić każda z Was. Jestem bardzo ciekawa, czy wszyscy z Was tam po drugiej stronie rozpoznali tę postać, w którą dzisiaj się wcieliłam. Mnie się wydaje, że jest to bardzo rozpoznawalna postać, która na stałe wpisała się do popkultury, ale być może się mylę, być może młodsi z Was albo ci, którzy nie interesują się sztuką na przykład, nie znają tej postaci. A no właśnie, wcieliłam się dzisiaj w Fridę Kahlo, meksykańską malarkę, która żyła i tworzyła w pierwszej połowie XX wieku. Tworzyła bardzo kolorowe i barwne obrazy, tak jak kolorowy i barwny był jej wizerunek. Jej krótkie życie przepełnione było niestety bólem. Jako bardzo młoda osoba uczestniczyła niestety w wypadku, w którym miała złamany kręgosłup i ileś tam jeszcze strasznych rzeczy się jej przytrafiło. Dlatego wiele ze swoich obrazów namalowała leżąc w łóżku, zmagając się z ogromnym bólem. Najbardziej znana jest ze swoich autoportretów, dlatego też jej wizerunek stał się tak bardzo ikoniczny. Na pewno do rozpoznawalności Fridy mocno przyczynił się film z 2002 roku, w którym główną rolę Fridy właśnie zagrała Salma Hayek. Jej obrazy i jej wygląd mogą się podobać lub nie, ale na pewno nie można jej odmówić oryginalności i konsekwencji. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale ja w roli Fridy czuję się doskonale z tą jedną brwią. Na pewno te charakteryzacje polecam dziewczynom, które nie boją się troszeczkę wyglądać śmiesznie, wyglądać niekonwencjonalnie, bez tradycyjnego makijażu czy jakiegoś, wiecie, upiększającego. Ten makijaż raczej bym powiedziała nie upiększa, zależy od gustu oczywiście, ale przecież właśnie o to chodzi w karnawale, w całej idei przebierania się, żeby wyglądać inaczej, wcielić się w kogoś, kim nie jesteśmy. A jeżeli nie subskrybowałeś jeszcze kanału, teraz jest bardzo dobry na to moment, wszystkie łapki w górę również bardzo mile widziane. No to zaczynamy! No tak, widzicie na pewno, że skórę mam w niezbyt dobrym stanie, w dodatku strasznie bladą, nos mam siny, no i musimy coś z tym wszystkim zrobić. Zanim nałożę podkład, zakamufluję jeszcze siniak na nosie, którego historia nie jest mi samej do końca znana. Podkład, jak widać, jest sporo ciemniejszy od mojej karnacji, żebym mogła lepiej dopasować się do urody Fridy. Następnie oczywiście będę rozjaśniać i konturować i postaram się to wszystko wykonać w ten sposób, żeby jak najbardziej upodobnić moje rysy do rysów Fridy, co oczywiście się w 100% nie uda, bo musiałby to być makijaż taki naprawdę bardzo mocno przerysowany, a nie o to tutaj chodzi. Więc głównie chodzi o to, że wyszczuplam policzki i wyszczuplam również nos, szczególnie u nasady, bo zauważyłam na zdjęciach, że taki ma Frida. Oczywiście możecie pominąć ten krok i zostawić swoje naturalne rysy. Takie symboliczne wcielenie się w Fridę w ogóle nie jest szczególnie trudną sprawą. Wystarczy domalować sobie kilka włosów przy brwiach i zrobić czerwone usta. Natomiast ja chcę Wam pokazać, jak to zrobić, tak wiecie, po całości. Krok po kroku z jak największą starannością. Oprócz czerwonych ust, w makijażu Fridy bardzo charakterystyczne są policzki. Nie żałowała różu, przy czym, jak zauważyłam na obrazach i zdjęciach, były one raczej nie różowe, a takie czerwonawe, pomarańczowawe. Jeśli nie macie pod ręką różu w takim odcieniu,
to sięgnijcie po na przykład cień do powiek albo pomadkę. Frida właściwie makijażu oczu nie stosowała, natomiast my możemy zrobić co chcemy oczywiście. Możecie pójść w mocny, kolorowy makijaż pasujący do reszty jej wizerunku lub tak jak ja, postawić na bardzo naturalny makijaż, który podkreśli kształt oka, troszeczkę zmieni nasz naturalny. Ja chciałam podkreślić załamanie powieki i także podkreślić tą dolną powiekę, żeby wydawała się taka lekko spuchnięta. Rzęsy podkreślę dosyć mocno, żeby oko było bardziej wyraziste. No i czas na clue programu, czyli brwi. Dobrym pomysłem, szczególnie jeśli macie naturalnie ciemne i gęste brwi, jest ich nastroszenie. Możecie oczywiście do tego użyć żelu, ja akurat nie miałam, więc na szczoteczkę nałożyłam trochę lakieru i w ten sposób chciałam je postawić, natomiast moje brwi są tak jasne i krótkie, że to niewiele dało. A teraz nadaję im nowy kształt i oczywiście sporo muszę domalować. Używam do tego czarnego eyelinera i cienkiego pędzelka. Nadaję im w ten sposób kształt, a potem domalowuję pojedyncze włoski. Na koniec jeszcze cieniem do brwi w takim chłodnym brązie. Zamaluję całe brwi, właściwie te przestrzenie między włoskami, a także delikatnie połączę brwi ze sobą, a na końcu jeszcze domaluję na środku kilka włosków. Coś pięknego po prostu, no i jeszcze nie mogę zapomnieć o wąsiku. Na koniec jeszcze mocne, czerwone usta. I przechodzę do fryzury. Oczywiście ja z moimi blond włosami będę taką nieco słowiańską Fridą Kahlo. Natomiast to jest tylko zabawa i nie sądzę, żeby było się czym przejmować. Ja oczywiście nie mam zielonego pojęcia, jak Frida robiła swoją fryzurę, więc totalnie improwizuję, a robię po prostu dwa warkocze i spinam je odpowiednio wsuwkami, tworząc coś w rodzaju koszyczka. Cieniem do brwi przyciemniam jeszcze nieco linię włosów. Na głowie oczywiście ląduje nieodzowny element, czyli wielkie kolorowe kwiaty, u mnie po prostu opaska z przyklejonymi sztucznymi kwiatami. Ważne, żeby znajdowały się one tylko na centralnej części głowy, bo tak nosiła się Frida. Z ważnych elementów jeszcze oczywiście wyrazista biżuteria, wiszące kolczyki i korale oraz oczywiście chusta na ramiona. I to by było na tyle. Może komuś z Was ten tutorial akurat się przyda. Mi będzie bardzo miło, jeśli dacie łapkę w górę i oczywiście wpadniecie na następny tutorial już jutro. Buźka i do zobaczenia.